Zeiss Clarus 500 jest to szerokokątna, cyfrowa kamera pozwalająca obrazowanie, dokładne obrazowanie dna oka. Tak zwana Digital Ultra Wide Field Fundus Camera. Tym urządzeniem robimy dwa zdjęcia. Pacjent się patrzy najpierw na lewo, potem na prawo. To zdjęcie jest łączone i pokazujemy, mamy możliwość zobaczenia prawie pełnej siatkówki od jednej peryferii do drugiej peryferii. Widzimy nerw wzrokowy, plamkę, widzimy na jednym zapisie oko prawe, oko lewe. Jeżeli chcemy zobaczyć dany odcinek oka bardziej dokładnie, to wystarczy zrobić zoom i możemy przeanalizować na przykład plamkę prawego oka. Jeżeli chcemy porównać to do lewego oka, równocześnie robimy to samo. Mamy tutaj skalę 28 i tak samo powiększamy drugie oko do tej samej skali i możemy porównać jeden nerw wzrokowy do drugiego, plamkę do plamki lub na przykład możemy zobaczyć, czy są jakieś defekty na peryferii, czy u pacjentów, którzy mają cukrzycę, możemy sprawdzić, policzyć ilości krwawień. Jest to na dzień dzisiejszy niesamowita technologia, która zwiększa precyzję. Nie to, że przez tą maszynę widzimy coś dokładniej. Lekarz zawsze używając pewnych technik czy pewnych instrumentów lub widzi to bardzo dobrze. Jednak przy takim badaniu na lampie szczelinowej widzimy tylko jeden mały odcinek i musimy się poruszać po całej powierzchni siatkówki, aby to zobaczyć. Jednak brakuje nam przejrzystości, którą mamy na takim zdjęciu i porównania jednego oka, na przykład prawego oka, do lewego oka. A takie porównania często są kluczowe.